Dzień dobry, ja się nazywam dr Jurkiewicz. Jestem tutaj po to, żeby porozmawiać na temat szczepionki, odpowiedzieć na pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat. Chciałam zacząć od tego, czym jest właściwie szczepionka. Szczepionka to jest taki, można powiedzieć, trening układu odpornościowego. Szczepionkę podaje się po to, żeby w kontrolowanych warunkach wytrenować nasz układ odpornościowy, że jak już nasz organizm będzie w zagrożeniu, odpowiedzieć odpowiednio na to zagrożenie. Mamy dwa rodzaje szczepień na COVID-19, dwa typy tych szczepionek. Jedna szczepionka to jest szczepionka mRNA i są to szczepionki Pfizera i Moderny. Drugi rodzaj szczepionek są to szczepionki wektorowe. I jest to szczepionka obecnie Johnson & Johnson. Moderna i Pfizer mamy już zaakceptowane przez FDA od grudnia zeszłego roku. Johnson & Johnson została zaakceptowana pod koniec lutego tego roku. Prawdopodobnie to było 27 lutego. Ja tak powiem krótko, jaki jest mechanizm działania tych szczepionek. Szczepionka mRNA, chciałam tylko powiedzieć, że jest to dosyć nowa metoda, ale nie jest to metoda eksperymentalna, nie bójmy się tego. Nad tą szczepionką były już lata pracy, nad tego typu rodzajami szczepionek. Także jest to nowa szczepionka, ale nie jest eksperymentalna. Już dosyć dużo o niej wiemy, już były prowadzone badania na ten temat. W tej szczepionce jest mały kawałek materiału genetycznego, RNA wirusa. Nie jest to cały wirus, jest to malutki kawałek RNA, który jest w takiej otoczce lipidowej i po wstrzyknięciu tej szczepionki organizm sam sobie jakby robi tą szczepionkę. Wytwarza białka, takie białka, które są na wirusie, które pomagają wirusowi wchłonąć się do naszych komórek. Kiedy wytworzy już nasz organizm te białka, organizm, ponieważ są to białka obce, wytwarza odpowiedź immunologiczną, wytwarza przeciwciała. Inne ma też sposoby tak zwane komórkowe, żeby walczyć z tym białkiem, także żeby zapamiętać go, żeby być przygotowanym, jak ten wirus zaatakuje nasz organizm. Chcę podkreślić, że jest to bezpieczne. Ja wiem, że jest dużo osób, pyta się, czy to nie zmieni naszego kodu genetycznego. Nie ma takiej możliwości, proszę Państwa. Ten materiał genetyczny, on nie wnika do naszego jądra. W naszym jądrze komórkowym jest nasz materiał genetyczny i nie ma sposobu, żeby ta szczepionka weszła do jądra komórkowego. Po wytworzeniu tej odporności, po wytworzeniu tych przeciwciał, ten mały materiał genetyczny wirusa jest degradowany i dalej nie ma go w komórce. Inny rodzaj szczepionek to są szczepionki wektorowe, kiedy używa się takiego unieszkodliwionego wirusa, który nie rozmnaża się w organizmie. On jest jakby nośnikiem, takim dostarczycielem tej części materiału genetycznego wirusa. I jak już dostanie się do komórki, organizm tak samo reaguje, wytwarza przeciwciała, wytwarza tą odpowiedź odpornościową. I chciałam teraz powiedzieć, jak jest podawana szczepionka. Szczepionka Pfizer i Moderna są to dwie dawki. Pfizer jest to w odstępie 3 tygodni, Moderna w odstępie 4 tygodni. Johnson & Johnson jest to jedna tylko dawka. Są to szczepionki bardzo skuteczne i bezpieczne. Skuteczność szczepionki Pfizera w badaniach klinicznych jest około 95%, czyli 95% jest skuteczna w zapobieganiu zakażeniu COVID-19. Także te szczepionki zmniejszają ryzyko zachorowania, zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Szczepionka Moderny też ma bardzo dobry wynik w badaniach klinicznych.
Skuteczność jest około 94%. Szczepionka Johnson & Johnson też ma dosyć dobry wynik. Jest to około 66% skuteczna. Są to bezpieczne szczepionki. Tam nie ma żadnych konserwantów, lateksu, żadnych metali ciężkich. Nie ma żadnego składnika z jajek. Są to szczepionki czyste. Zanim one zostały zaakceptowane przez FDA, szczepionki musiały przejść przez badania kliniczne i były to bardzo dobre badania kliniczne. W szczepionce Pfizera wzięło udział około 43 tysiące ochotników, w Modernie około 30 tysięcy, także duże badania kliniczne. W badaniach klinicznych jakie działania niepożądane zaobserwowano? Działania niepożądane mogą być, ale są bardzo, bardzo łagodne. Najczęściej jest to ból, spuchnięcie, zaczerwienienie w miejscu podania szczepionki. Może to być zmęczenie, mogą to być dreszcze, mogą to być gorączki, nudności, poty, ale te objawy trwają krótko, z reguły 1, 2 do 3 dni maksymalnie. Także przechodzą, nie jest to, nie są to bardzo groźne objawy, bardzo poważne objawy. Te wszystkie szczepionki mają właśnie podobne, jeżeli chodzi o działanie niepożądane, podobne działanie niepożądane. Reakcje alergiczne zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. W badaniach klinicznych w ogóle nie obserwowano jakoś większych problemów z tymi objawami alergicznymi. Już po zaakceptowaniu tej szczepionki przez FDA zaobserwowano reakcje alergiczne, ale są to bardzo rzadkie reakcje alergiczne. Ja bym chciała podać, jakie są to numery. W grudniu zaobserwowano bardzo silne reakcje alergiczne, ale to było tylko 11,1 przypadków na 1 milion zaszczepionych osób. Także jeżeli chodzi o szczepionkę Pfizera, jeżeli chodzi o Modernę, było to mniej więcej 2,5 osoby na 1 milion. Czyli są to bardzo rzadkie i nikt nie umarł z powodu tych reakcji alergicznych, co jest najważniejsze. Te osoby dostały pomoc i nikt, nie było żadnych większych powikłań. Dlatego, ponieważ były przypadki tych reakcji alergicznych, po szczepionce chcemy, żeby pacjenci zostali co najmniej 15 minut na obserwacji. Także to jest powód ku temu, żeby zostać na tej obserwacji 15 minut. W miejscach, w których podaje się te szczepionki, jest personel wytrenowany, jeżeli by się coś takiego zdarzyło. Mamy leki, które się podaje jakby na wypadek silnej reakcji alergicznej. Ale jeszcze raz powtarzam, zdarza się to bardzo rzadko. Chciałam powiedzieć, jakie są przeciwwskazania do szczepionki. Przeciwwskazaniem do szczepionki jest jakakolwiek silna reakcja alergiczna na podanie pierwszej szczepionki. Jest to uczulenie na glikol polietylenowy i na polisorbat. Także nie ma dużo tych przeciwwskazań. Widzę tutaj jeszcze jakieś